Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Sól stosowana jest przez ludzi do przyprawiania i konserwowania żywności już od wieków. Obecnie jednak ma, można powiedzieć, złą prasę, coraz gorszą prasę. No i naukowcy, lekarze ostrzegają przed skutkami jej nadmiernego spożycia. Proszę powiedzieć dlaczego. No myślę, że doskonale wiemy i to jest powszechnie znane, dlaczego należy ograniczać spożycie soli. Przede wszystkim no, jest to czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego, prawda? To wiemy i to jest znane od lat. Pojawiają się nowe doniesienia mówiące o tym, że może to być czynnik ryzyka nadwagi, otyłości. Być może jest to związane z nadmiernym jak gdyby spożyciem żywności, która też posolona jest smaczniejsza. I również szeregu innych zaburzeń stanu zdrowia. W związku z czym Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, żeby to spożycie nie było wyższe niż 5 gramów dziennie, czyli łyżeczka soli dziennie. Tak obrazowo można to sobie wyobrazić. 5 gramów, tutaj mówimy o chlorku sodu, o soli, a tak naprawdę tym czynnikiem szkodliwym jest sód, prawda? Tak, w żywności, bo właśnie należy rozgraniczyć, że w żywności naturalnie występuje sód, prawda? I to jest pierwiastek chemiczny, makroskładnik, natomiast sól jest związkiem chemicznym, jest związkiem sodu i związkiem chloru. W związku z czym sól to jest ta sól przede wszystkim dodawana w przetwórstwie żywności czy do dosalania potraw. W związku z czym taki jest przelicznik, prawda, że zawartość soli to jest 2,5 razy zawartość sodu. Czyli tak możemy też zawartość soli określić w produktach. To może wskażmy najpierw naturalne produkty spożywcze, nieprzetworzone, w których zawartość sodu jest wysoka. To jest bardzo zróżnicowane, ta zawartość sodów naturalnie w produktach, bo głównym źródłem jest jednak te produkty przetworzone. Dlatego, że mówi się, że w produktach naturalnie, w których występuje sód, to występuje tak naprawdę powszechnie w żywności, zarówno w roślinnych, jak i w zwierzęcych, ale generalnie 10% jedynie spożywanego sodu, soli spożywanego przez nas pochodzi po prostu z żywności nieprzetworzonej. A cała reszta, czyli około 50%, to jest właśnie ta żywność przetworzona, czyli w procesie przetwarzania jest dodawana sól. No a kolejne od 44 do 50% to jest nasze dosalanie potraw przy stole. No dobrze, to skupmy się w takim razie na tej środkowej grupie, czyli na produktach przetworzonych. Jakby mogła Pani uszeregować, wskazać takie najbogatsze w sól produkty spożywcze? To tutaj wymienia się na przykład przetwory mięsne, ryby wędzone, przetwory rybne, sery żółte są również niestety takim znaczącym źródłem soli. Źródłem soli jest też pieczywo, dlatego że w produkcji pieczywa no, niezbędny jest dodatek soli. I oczywiście są próby wytwarzania pieczywa takiego niskosodowego, niskiej zawartości, no, ale on też musi uzyskać wtedy akceptację konsumentów, prawda? On musi być smaczny. Płatki śniadaniowe poza owsianymi płatkami, ale na przykład płatki kukurydziane, inne płatki zbożowe również mogą być źródłem sodu, soli w naszej diecie. Jeżeli tyle się w dzisiejszych czasach mówi o tych szkodliwych skutkach nadmiernego spożycia soli, to czy obserwuje Pani po stronie przemysłu jakieś prace nad tym, żeby redukować zawartość soli w produktach? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie przemysł spożywczy, po pierwsze przemysł spożywczy, ale też trzeba podkreślić, że firmy te, które restauracje, firmy cateringowe też starają się ograniczać stosowanie soli. Czyli rzeczywiście jest to obserwowane i często producenci żywności o tym mówią i piszą, że oni właśnie taką prowadzą reformulację produktów,
żeby w nich ograniczyć zawartość soli, bo sól ma takie dwa jak gdyby działania. Po pierwsze to działanie konserwujące i to, co było od wieków stosowane, to się żywność konserwowało za pomocą soli. Ogórki kiszone, kapusta kiszona, przechowywanie na przykład mięsa, prawda, solonego znacznie dłużej było przechowywane. A drugi kierunek, no to produkty posolone są smaczniejsze, więc te działania w kierunku reformulacji obniżenia zawartości soli są prowadzone przez producentów i my to obserwujemy, że ta zawartość soli ulega obniżeniu. Natomiast no, drugim takim wyzwaniem i takim równoległym wyzwaniem jest to, żeby to zyskało akceptację konsumentów. No właśnie, chciałem zapytać, czy według badań spożycie soli w Polsce rośnie czy spada? Jest dosyć wysokie w Polsce spożycie soli. Niestety ono znacznie przekracza te rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast wydaje mi się, że możemy mówić o pewnym trendzie obniżania tej zawartości soli w diecie, chociaż nie, jeszcze nie takim, jakbyśmy sobie życzyli i jak byśmy rekomendowali. No, można szereg działań podejmować, bo to jest po pierwsze dodawanie mniejszej ilości soli w przetwórstwie, ale to jest też stosowanie zamienników, prawda? Zamiast sodu, potas, magnez, czyli te sole potasowo-magnezowe, zamiast przypraw ziołowych, które zawierają sól, bo pamiętajmy takie rozróżnienie podstawowe, dodawanie ziół, prawda? Które podnoszą aromat potraw. I dzięki temu można jak gdyby mniej soli zastosować do nich, więc zioła są takim bardzo dobrym zamiennikiem soli. Kolejną taką reformulacją produktów, która dotyczy głównie produktów gotowych, żywności sprzedawanej do jedzenia w postaci gotowej, więc na przykład wszelkiego rodzaju fast foodów, to jest zmniejszanie porcji. To jest bardzo taka rekomendowana reformulacja, żeby o parę gramów zmniejszać porcje, bo to już skutkuje obniżeniem zawartości soli w produkcie. Jest to dla konsumenta, no może nie aż tak dostrzegalne, natomiast to skutkuje tym, że on tej soli zje mniej. Też zmniejszenie porcji, na przykład sprzedawanie mniejszych opakowań chipsów chociażby, które zawierają znaczące ilości soli, powoduje, że tej soli siłą rzeczy zje się mniej. Chcąc ograniczyć spożycie soli, w pierwszej kolejności należy wyeliminować czy ograniczyć z diety produkty wysoko przetworzone, które zawierają jej dużo, prawda? Co jeszcze można zrobić, żeby ta dieta nasza była zdrowa i niskosodowa? No przede wszystkim nie solić. Nie dosalać potraw. To jest pierwsza podstawowa rzecz, bo tak jak mówiłam, te 50 prawie procent soli to jest z dosalania przy stole, więc powinniśmy o tym pamiętać, ograniczać właśnie produkty przetworzone na rzecz produktów nieprzetworzonych, bo pamiętajmy, że jeżeli porównamy produkt nieprzetworzony i przetworzony, to te ilości soli są 10, 100, 200 razy wyższe w produkcie przetworzonym, na przykład groszek taki świeży i groszek konserwowy, to już jest różnica blisko 100% w zawartości soli. Podobnie ketchup, który oczywiście jest pożądany, bo na przykład to jest skoncentrowane źródło luteiny, takiego dobrego czynnika występującego w pomidorach, ale ze względu właśnie na tę koncentrację on ma znacznie wyższą zawartość soli, właśnie blisko prawie stukrotnie w porównaniu do pomidora świeżego, więc pamiętajmy o tym, że produkty przetworzone są tym podstawowym źródłem. Źródłem soli są również produkty fast foods i powinniśmy o tym pamiętać. Stąd właśnie ta rekomendacja obniżenia porcji, bo myśmy takie badania prowadzili, że właśnie porcja hamburger plus frytki to już jest ponad 50% tej rekomendowanej dziennej maksymalnej ilości soli. Czyli, a jest to jakiś jeden posiłek, powiedzmy lunch, prawda? Więc musimy o tym pamiętać. Cała pizza to już jest ponad 150% tego rekomendowanego maksymalnego spożycia soli. Porcja pizzy to około 30%. Także pamiętajmy o tym.
te takie zestawy dla dzieci również są dość znaczącym źródłem soli w diecie dzieci, bo sok, frytki, hamburger to jest 30-40% tego maksymalnego spożycia soli, które dziecko powinno spożyć, więc te produkty też powinniśmy ograniczać. Stąd jak gdyby właśnie ta rekomendacja, żeby zmniejszać porcje, bo siłą rzeczy wtedy tej soli zjemy mniej. No i bardzo ważne też te porcje pakowane, właśnie paluszki zawierają, solone oczywiście, zawierają znaczne ilości soli, chrupki, różne słone przekąski, chipsy. Im mniejsza paczka, najczęściej jest tak, że jeżeli otworzy się paczkę, to się ją zje całą, więc mniejsza paczka będzie skutkowała tym, że mniejsza ilość zostanie spożyta, więc to są takie kierunki, w których można działać, aby to spożycie soli ograniczyć. W najnowszej piramidzie zdrowego żywienia, którą Instytut Żywności i Żywienia opracował, solniczka jest przekreślona, co sugeruje, że w ogóle można ją wyrzucić, tak powiem, z kuchni. No ale to rodzi od razu pytanie, czy w takim razie nie grozi nam niedobór sodu, jeżeli będziemy solniczkę odstawimy, załóżmy? No, myślę, że tak dużo jest jednak sodu zarówno w produktach naturalnych, jak i w tych produktach przetworzonych, że tak naprawdę gdybyśmy wyłącznie ograniczyli dosalanie, to już w znaczącym stopniu, bo prawie że o 50%, byśmy ograniczyli jednak spożycie soli. Czyli jeżeli mówimy, że w Polsce to spożycie jest na poziomie 10 czy nawet 12 gramów na dzień, bo jedne prace podają, że 8, inne 10, 12, a ta rekomendacja to jest 5 gramów, maksymalnie 5 gramów, to ograniczając dosalanie, czyli ta przekreślona solniczka, schodzimy jak gdyby do poziomu tego rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia. Nie grozi nam niedobór. Zagrożenia nie ma i ryzyka nie ma, bo ta sól tak czy tak, ten sód w żywności będzie. Prawda? To jest ta sól niewidoczna, to jest ta, której nie widzimy, bo solniczkę widzimy. Łatwo pani profesor powiedzieć, odstawić solniczkę, ale pewnie w wielu domach, gdyby żona schowała tą solniczkę, to pierwsze pytanie, jak mąż by zjadł obiad, gdzie jest solniczka i co wtedy? Chodzi mi o przyzwyczajenie do słonego smaku, tak, i te sprawy sensoryczne. Więc tak jak mówiłam, może warto stosować wtedy zamienniki soli w postaci soli potasowych czy soli magnezowych, bo takie już są dostępne. I na pewno warto stosować właśnie zioła, bo zioła w sposób bardzo taki ciekawy podnoszą walory smakowe produktów, no a jednocześnie mogą spowodować, że właśnie nie trzeba będzie tych produktów dosalać. To są takie kierunki, które powinniśmy sobie gdzieś tam zakodować i starać się je stosować po prostu w domu. Ale jest też coś takiego jak takie określenie jak próg solny, prawda? I to jest jakby taka granica, gdzie człowiek ten smak wyczuwa i sprawia mu to jakąś tam satysfakcję. I wiem, że ten próg solny może się obniżać. Można go wyćwiczyć i obniżyć, prawda? To znaczy tak, jeśli chodzi o te progi smakowe, progi wrażliwości smakowej, bo mamy takie progi rozpoznania smaku, prawda, i progi wrażliwości smakowej, czyli wyczuwamy smak, ale na przykład nie potrafimy go jeszcze określić i mamy ten próg, gdzie już rozróżniamy smak. Te progi są różne u różnych osób. To nie jest tak, że wszyscy mamy jednakowy próg wyczucia smaku i rozpoznania smaku. To bardzo ładnie w różnych badaniach sensorycznych jest właśnie demonstrowane. Także na pewno jest to kwestia tego rodzaju, że my możemy sobie wyćwiczyć to, prawda, że spożywając produkty o coraz jak gdyby niższej zawartości soli, jesteśmy w stanie je zaakceptować, no bo to jest kwestia naszej akceptacji, prawda? Także to na pewno powinniśmy o tym pamiętać, że obniżając powoli zawartość soli w diecie, możemy dojść do takich poziomów, gdzie te rzeczywiście będą niskie i my je zaakceptujemy, to jedzenie będzie nam smakowało. Zresztą ja myślę, że to już się dzieje, bo bardzo często właśnie w restauracjach już ta
te produkty są mniej słone i my to akceptujemy już. Także to są takie, uważam, dobre kierunki działań, które są prowadzone. W takim razie ostatnie pytanie. Co u Pani w domu stoi na stole? U mnie na stole nie stoi solniczka, natomiast chcę powiedzieć, że oczywiście jest solniczka w domu. Natomiast w tej chwili, znaczy mój mąż jest osobą jedyną, która dosala potrawy. Natomiast dosala solą potasową. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.